podnosiłem kwalifikacje, chociaż już miałem wcześniej inne papiery właśnie na spawanie, no ale się dowiedziałem właśnie, że tam w PCPR-ze można sobie na przykład załatwić dodatkowo jakieś tam, że tak powiem, kwalifikacje, no to zostałem skierowany tam tutaj właśnie. No i w ciągu miesiąca udało mi się takie uprawnienie uzyskać. 19 była ostatnia data? Nie, to dzisiejszą datą, dobra. Bo to wpłynęło dzisiaj. W ramach tego programu mieliśmy możliwość odbycia kursu. W moim wypadku był to kurs księgowości. Było tam około ponad 100 godzin i uważam, że te 100 godzin były po prostu wykorzystane bardzo dobrze. Co? Proszę Pani, wszędzie są znaki, drugi jest znak tam, z księgami się zaradzi. No to ale prosiłbym o niepalenie w swoich obiektach i zakaz palenia. Nie, się może, bo Pani stała i paliła. Tu jest kosz czy coś, mówię, proszę zakiepować, będę to. Byłem w PCPR-ze i dostałem ofertę tu stażu do pograczu i po prostu nie byłem bezrobotny i jestem zadowolony, gdzie jestem. Mówię, ładne powietrze, tu mówię, wokoło jest wszystko spokojnie i pięknie, podoba mi się i jestem zaangażowany z tego projektu i cieszy mnie to bardzo. Jeżeli chodzi o staże zawodowe, bo to również też w ramach dodatkowych środków pozyskanych, udało nam się jeszcze tym samym skierować na staż zawodowy dodatkowych 7 uczestników, gdzie podnoszą oni swoje kwalifikacje zawodowe. Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim realizowany jest już od 2008 roku. Na chwilę obecną udało nam się pozyskać dodatkowe 120 tysięcy złotych, z czego 10,5% to jest wkład własny powiatu i tym samym przedłużyliśmy realizację naszych działań projektowych do 30 września tego roku. Udało nam się zrekrutować tym samym 17 uczestników, dodatkowo tych, których nie planowaliśmy w pierwszym wniosku o dofinansowanie na te 2,5 roku, kiedy był pisany. Myślę, że te działania naprawdę mają sens. A to, że nawet ktoś przyjdzie już do nas, a już bez względu na to, czy bierze udział w projekcie, czy nie, to i tak jest wielkim sukcesem, że w ogóle cokolwiek chce ze sobą zrobić, prawda? Pan Robert Twir podnosił swoje kwalifikacje w zakresie szkolenia spawacz metodą TIG i w tej chwili realizuje swój staż w firmie Testmer. Jestem z PCPR-u tutaj skierowany na staż, jak sami Państwo widzicie. W tej chwili spawam burty. Na pewno spawanie się przydaje, no bo to jest taki zawód, no dość ciekawy, można sobie pokombinować, że tak powiem, różne rzeczy. No nie jest to taki zawód typowo, że tak powiem, który trzeba dużo myśleć, aczkolwiek trzeba. I to też nie jest taki zawód typowy, że trzeba pracować fizycznie, bo wiadomo, trzeba i ruszyć głową, i kąty pomierzyć, połapać tam poziomy, różne tego typu rzeczy, żeby to w miarę równe było, nie było krzywe, że tak powiem, bo ze spawa ktoś na przykład podstawę rypnie się 2 mm, to później na przykład no, jak jest wysoka jakaś konstrukcja, to tam u góry może być na przykład już nie 2 mm, tylko na przykład 10 albo 20. Moje plany na przyszłość? Nie wiem, prawdopodobnie będę spawał. Na razie jest ten staż, zrobię ten staż, zobaczę jak mi tam wyjdzie, czy się w tym dobrze będę czuł. W sumie spawałem już wcześniej w innych firmach. Zobaczę jak mi tutaj będzie. Najwyżej się zapytam o pracę na stałe. Nigdy nie było z nimi żadnych problemów, jeżeli chodzi o działania projektowe, jeżeli chodzi o jakikolwiek kontakt z tymi osobami. Także myślę, że te działania w jakiś tam sposób pomogą się później odnaleźć na rynku pracy, a miejmy nadzieję, że może gdzieś tam zostaną. O programie dowiedziałam się od mojej koleżanki, która również brała w nim udział w zeszłym roku i właśnie była bardzo zadowolona ze sposobu, w jaki został zrealizowany, szczególnie właśnie z możliwości uczestnictwa w stażu. Pani Karolina Jach realizuje swój staż zawodowy w Urzędzie Gminy Trawa Wołoska. Udałam się do PCPR-u, zostawiłam Pani numer telefonu. No i gdy już było rozpoczęcie tego projektu, Pani zadzwoniła do mnie z prośbą o przybycie i wypełnienie należnych dokumentów. No i później tylko czekałam na wyniki rekrutacji. To staż daje właśnie nam taką młodym ludziom szansę na zdobycie dodatkowych umiejętności, kwalifikacji. No a teraz młodym ludziom jest właśnie ciężko zdobyć je, ponieważ pracodawcy zawsze ogłaszają, że chcą do pracy
ludzi młodych z doświadczeniem, no ale nie mamy szansy zdobyć tego doświadczenia, właśnie dlatego staż jest taką super właśnie możliwością dla nas. W tej chwili do 17 uczestników projektu mają zaplanowane 3 działania. Jest to spotkanie z doradcą zawodowym, szkolenie, kurs zawodowy zgodnie z ich predyspozycjami zdiagnozowanymi na podstawie rozmowy właśnie z doradcą zawodowym oraz zajęcia rehabilitacyjne. Jest to zespół ćwiczeń ogólnousprawniających. Będzie to po 5 zabiegów przez 10 kolejnych dni. Były w sumie zajęcia z doradcą zawodowym różnego tego typu. Tam był chyba model bodajże MBTI prowadzony. Jeśli chodzi o doradztwo psychologiczne w tej kwestii, wiadomo, tam się wybierało mniej więcej 4 litery swojej osobowości, tam nie wiem, introwertyk, nie, czy tam ekstrawertyk, już nie pamiętam do końca, jak to tam szło. Mieliśmy możliwość wyboru, a po rozmowie z doradcą zawodowym już po prostu były podjęte dokładne decyzje co do kierunku, w jakim będzie przeprowadzany właśnie ten kurs. Spotkanie z doradcą polegało na tym, że po prostu umawialiśmy się na daną godzinę i to była taka 4-godzinna rozmowa właśnie na temat pracy, na temat naszych zainteresowań, na temat tego, co chcielibyśmy właśnie robić. No i czy kurs, który wybraliśmy, czy na pewno jest dla nas jakby przystosowany, prawda? Czy nadajemy się do takiego kursu, żebyśmy podjęli właśnie właściwą decyzję, żeby nie zmarnować po prostu tej szansy. Pan Marcin realizuje swój staż zawodowy w Agencji Ochrony Mienia Poglesz, jak również skończył szkolenie zawodowe w tym zakresie. Na staż już jestem do 2 miesiąc. Dowiedziałem się o tym projekcie, poszedłem zapytać, bo tam różnych było projektów, było na koparki, nie na koparki, jeszcze różne jakieś, na komputery, nie na komputery, a było ochronę i stwierdziłem, że po prostu na ochroniarzach będziemy spróbować i po prostu, mówię, jakby nie było, tych firm jest dużo i też się to w jakiś sposób rozwija, te firmy. Na chwilę obecną chciałbym to, żeby, mówię, wywiązuje się z swoich obowiązków jak najlepiej i żeby pracownik był, pracodawca był ze mnie zadowolony, tak ja od siebie daję wszystko, żeby po prostu się wykazał jak z najlepszej strony. Wszystko zależy od pracodawcy, ale myślę, nie ma na mnie jakichś sposób skarg, nic i może jeśli będzie współpraca nasza owocna dalej. Znam przypadki osób, które oni bardzo często do nas wracają, opowiadają, prawda, później o swoich ewentualnych tam sukcesach, prawda, że tak powiem. I znalazły pracę, czy podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, bądź zmieniły ewentualnie stanowisko pracy. Także wiem, że też na przykład kilka osób, czego my na przykład nie monitorujemy tak na chwilę obecną, ale też i po stażach zostały w pracy i później po szkoleniach pracują. Jako, no mam pana, który bodajże chyba, jak dobrze pamiętam, w 2012 roku był u nas w projekcie, też robił kurs właśnie na kwalifikowanego pracownika ochrony i pracuje teraz w tym zawodzie. We wrześniu na koniec realizacji projektu będziemy robić spotkanie podsumowujące całość działań naszych projektowych 2013-2015. Będziemy robić konferencję, zaprosimy oczywiście wszystkich naszych uczestników projektu, a jest ich łącznie 141 osób. Trochę się już ich nazbierało.